wiążemy się z umowy, czyli spotykamy się we wtorek. Tak jest! Jest, to jest dobra informacja, ale panowie, tak już całkiem poważnie. Tam Mariuszek są poczucie przeznaczenia. Nie, u mnie pozytywne. A co się ma mocno? W takie dni jak dziś, ciężkie do przygotowania, ekstremalne od samego rana, nie pozostaje nic innego, jak napić się ożywczego smoothie z firmy Nasz Owoc. Idealne dla Ciebie, dla mnie i dla wszystkich. To co? Wasze zdrowie? Przedmeczowe smoothie od firmy Nasz Owoc. Dróweczko. Zobaczymy, jak nastawienie przed dzisiejszym meczem. W sumie jest jakiś stres, ale myślę, że chłopacy dadzą radę. Jak tam Mariuszek, są poczucie przed meczem? Nie, u mnie pozytywne. Myślę, że ta drużyna jest też dobrze przygotowana, więc na jesteś ludzie gotowy na dzisiejszy jesteśmy mecz. Gotowi, myślę, że jesteśmy gotowi. Panowie, pozytywnie się nakręcamy tylko. Zalewa. Za około 10-11 minut duże emocje, duże emocje, za chwilę jeszcze więcej komunikatów. Przełaz zmiany na mecz, który chodzi loteria. Ten pewien tylko już teraz zakończę na wioskę, że według bookmacherów Instytutu Sztuki Pobreś to Pochowie jest faworytem w tym momencie. Także obejrzymy to na nim. Pierwszą połowę spotkania. No co, super, myślę, że nikt się nie spodziewał takiego wyniku, nie? W pierwszej połowie. Mogłoby być więcej trochę, nie? Szkoda tam niektórych sytuacji, ale ogólnie bardzo dobrze wygląda. Na pewno jesteście gotowi, rozgrzani na to, żeby wejść na boisko i pokazać się z jak najlepszej strony. Pytanie, czy strzelicie jeszcze bramkę? No, i dowiedziecie dwucyfrowy wynik do końca meczu. Postaramy się, postaramy się. Jeszcze Bartuś, odpowiedz nam tutaj wszystkim, bo dziewczyny pytają, czy jesteś singlem. Niestety jestem zajęty, mam narzeczoną. A Kubuś? O, ja też mam narzeczoną, także... Wszyscy ma... Ja też mam narzeczoną, także... No niestety, ale nie tym razem. Na naszej drużyny Paweł Dał, numer 20, Kuszczaka Kuła. A więc kolejny dwie zmiany, kolki pierwszego. Jest! Dobry! 90 minuta meczu, mamy 6 gola dla Kuchowi. Brawo! Brawo! Kurwa potrzebna była. Brawo, Lali.
Znowu muszę coś powiedzieć. Nie, no niekoniecznie. Tak trener złapał się za głowę, jak... Tak, bo pomyślałem... Wiążemy się z umowy, czyli spotykamy się we wtorek. Tak jest! To jest dobra informacja, ale panowie, tak już całkiem poważnie, mimo fajnego wyniku, o to chodzi w meczach ligowych, to wiemy, że za tydzień może taka gra nam nie wystarczyć, nie? Ale trzeba być dobrej myśli, to oni, widząc ten wynik, to oni mają się kurwa bać. My tam jedziemy mocno, także gratulacje panowie. Że po zakończonym spotkaniu z nami Dawid Klepczyński. Dawid, jak oceniasz pierwszy mecz inaugurujący czwartą ligę Gwiazdy Polską? No myślę, że przede wszystkim zwycięstwo, także to powinno cieszyć. Wiadomo, jeszcze to jest początek sezonu, także długa droga przed nami, ale moim zdaniem jako drużyna bardzo dobry występ. Dużo bramek, tego w sumie oczekiwaliśmy po tym spotkaniu. No przeciwnik po przebiegu spotkania widać, że no w nie najlepszej formie to wykorzystaliśmy, no ale tak trzeba grać. No na pewno cieszy, 3 punkty. Powodzenia za tydzień, Chemik Bydgoszcz, no i tylko po zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Dzięki.